Od samego początku założyliśmy sobie kilka działań zasadniczych w konwencji. Pierwsze to jest właśnie to łączenie stowarzyszeń i wspólne działanie na rzecz środowisk gospodarczych. Drugie działanie, takie zasadnicze konwentu, to jest w ogóle wspomaganie wszystkiego, co związane z rozwojem gospodarczym regionu. I trzecie takie zasadnicze działanie to jest wspieranie wszystkiego, co jest związane z energią odnawialną. Mamy piękny rejon, piękne miasto, ale to miasto nie może być bardziej dalej zanieczyszczane, nie może być wprowadzany tutaj przemysł, który zepsułby nam atmosferę, choć w ogóle nie mamy w tej chwili przemysłu żadnego. I stąd po prostu wspieranie wszystkiego, co jest związane z energią odnawialną. Wspieranie inwestycji wiatrowych, słonecznych, ziemnych. I to jest nasze założenie przy okazji. Każdy przedsiębiorca, który przyjedzie z tego typu propozycją, uzyska naszą pomoc. Mamy możliwości wspomagania pod kątem wskazania, gdzie można lokalizować, mamy możliwości pod kątem pozyskania środków i mamy możliwości po prostu współdziałania. Nie wyjeżdżajcie z Przemyśla. To jest sprawa najważniejsza. Jeśli wyjdziecie z Przemyśla, to miasto umrze. Na dzień dzisiejszy zaczynamy się bać tego, że stajemy się miastem emerytów. Jeśli po prostu mamy szansę i chcemy przetrwać, potrzebni są ludzie młode. Oczywiście są potrzebne miejsca pracy. To jest nasze to zasadnicze działanie, którym próbujemy zrobić. Ono idzie nam troszeczkę, albo można powiedzieć bardzo nawet ciężko. Rzeszów stworzył potężny ośrodek związany z lotniskiem, z rozwojem gospodarki i praktycznie cała gospodarka rozwija się wokół Rzeszowa. Niemniej nasze pomysły związane z przedsiębiorcami, organizacjami ukraińskimi, które w Przemyślu i w regionie widzą Europę. Dla nich jesteśmy jeszcze tym, czego u nich nie ma. I to jest szansa ściągnięcia tego kapitału ukraińskiego, to jest szansa stworzenia miejsc pracy i zatrzymania tego, co da nam przyszłość, czyli ludzi młodych. Sens tego stowarzyszenia był taki, abyśmy wspólnie razem próbowali połączyć siły i wspólnie razem działali w tych operacjach, na których nam zależy. Razem musimy być zauważani, razem musimy być silniejsi i razem trzeba z nami się liczyć. Niech każdy człowiek dobrze pomyśli, wybierając jakąkolwiek szkołę, czy on będzie miał z tej szkoły chleb, czy on uzyska po prostu to wykształcenie, ten papier, który uzyska, coś mu da. Bo to nie problem zrobić dyplom, nie problem zrobić drugi dyplom i dalej siedzieć w zarejestrowanym urzędzie pracy na bezrobotnym. Mając zabezpieczenie materialne, wtedy po prostu to jest komfort psychiczny, który umożliwia działanie społeczne. Każdy człowiek ma sobie jakąś pasję, jakąś możliwość, jakąś chęć działania społecznego. I ten młody człowiek również będzie ją rozwijał, jeśli będzie miał do tego warunki. Jeśli nie będzie miał warunków materialnych, nic z tego nie będzie.